To jest złożone, saker? To nie wejdzie do tego. To wszystko się nie nadaje. Cześć, wy będziecie ekipa WKS, z tej strony dzisiaj składamy koszulki. Kto będzie lepszy, ten wygrywa. Koniecznie zostawcie subskrypcję na naszym nowym kanale WK Sklep. I ja lecę z zasadami, bo wy ich nie znacie jeszcze, ponieważ ja przygotowałem ten challenge. Mamy 5 minut, żeby poskładać jak najwięcej koszulek. Są dwie drużyny, mistrzowie i przegrańcy. Mamy akcesoria do składania koszulek. Mamy akcesorium nowoczesne oraz... Jakie jest przeciwieństwo nowoczesnego? Starożytny. Starożytny akcesorium. I będziemy musieli użyć tego, żeby jak najszybciej sobie poradzić. Na stole leżą 32 koszulki. Myślę, że ja mogę mówić start i możemy zaczynać, nie? Mhm. Tak? Ale co? Ja przecież nie umiem składać w ogóle. No właśnie to ale składasz tak jak uważasz. Koszulek może złożyłem jeszcze nie taki w ogóle. To składasz tak jak uważasz. Czyli dzielimy się kto... Ale ładnie ma być, no weryfikacja będzie. Że myłem stół. Przed nagraniami także koszuleczki będą nieskazitelne w stanie do was szły później. I moje ręce też. To ja wezmę stary. Dobra, to właśnie mówię. No. Dobra, start, tak? Nie, właśnie mówię. Gotowi, tak, start, tak? Do startu. Start. Jakość. Dobra, zobaczymy, czy pamiętamy, jak to było na tej Szpanii. Nie tak było. No pod paszczą. Urządzenie to jakieś... Tak. No i jak to? Coś się porąbało. O tak. Bo... O to nie chodzi. O tak, okej. Kurwa. Zapomniałem. No to nie słuchać. Patrz. Tu teraz? Nie no, jak tu? Tu. Czy ja to akceptuję? Akceptuję to. Gdzie jest... Coś jest nie tak. Miałem przyjemność kiedyś te tanki bardziej wycięte składać, no, ale... Okej, okay, czyli tak. Okay. Dobra, jest okej. Okay. To jest złożone, saker? To nie wejdzie do tego. Saker. My jesteśmy jedną drużyną, tak? Tak. Ale tej maszyny to nie ogarniam jeszcze. Na chłopski rozum. Kurde. A dziwne, że robił takich rzeczy, nie? 8-8? Dziwne. No, to wiesz, no. Co ty tam tworzysz, saker? Jak to? Ty, ja mam dobrze składane te koszulki. No nie tak. Zobacz, jaka jest kultura. Jak to w magazynie. Dobra, ja już mam. Saker, idziemy po wygraną, bo jak teraz się rozpędzimy... 3 minuty! Idziemy po wygraną, saker. Wygrasz on, bo jesteś ze mną w drużynie. Cyk. Jak jesteś ze mną w drużynie, to wygrasz. Zobacz, cyk. Jak są złożone moje. O! Nie, to jest coś pięknego. To jest coś pięknego. Ty chyba trafiłem, o co chodzi. To jest coś pięknego, jak ja to robię. Podobnie, ale jednak nie. Jak? No nie, to są koszulki właśnie. Nie wiem. To są te same samochody, wiesz? Znaczy, ja myślę, że one w kwadrat muszą być. Tu właśnie nie wiem. O jak to dobrze składam. A zobacz, jak to dobrze wygląda, Błażej. To jest, patrz tam, jaki fajny mazur. Najlepiej składa. Idźcie poskładać ten Lego. Mówię tak, co nie? Coś mi tu nie gra. Zobacz. Błażej, już możesz montować. Już sobie myśl o grafice, nie? No, naszych wygranych. Tak, wygranych. Jak ten, jak chcesz nas przedstawić jako wygranych. Jako takich cwaniaków, czy bardziej takich chłopaków, co wiesz, wyszli z takiego małego osiedla, blokowisk, no. I skromnie wygrywali. Minuta 30. Każda twoja wizja, no. Ja chcę tylko każdą twoją wizję, wiesz, po prostu sobie przemyśl, no. Tak żeby to było zgodne z tobą, no bo z nami będzie, co nie, bo już wygraliśmy. Nie wiem, czy ten sprzęt, co ja dobrze wykorzystuję, ale... Kurczę, bardzo niedobrze, Robert, wiesz, jak miałbym czas, ten cię nauczył, ale... Robert, no, nie stresuj się. Minuta 10. Może na przykład odpuść składanie, wiesz? No, nie stresuj się, bo już wygraliśmy. Mniej roboty dla kogoś, kto będzie poprawiał po tobie po prostu, rozumiesz? Robert, nie stresuj się. Lepiej stresa jesteś lepszy. To jest, Robert, to jest jak na maturze. Lepiej nie zrobić błąd. Robert, w CS-a jesteś lepszy. Jak jesteś czegoś niepewny, najlepiej odłóż. Po prostu.
Ale bo takie kłamstwo zawsze wychodzi, nie? Praca, tak. To jest koniec, dlatego lepiej jest się... Dobra, panowie, dziękuję za grę. Zobacz. Ale... Dwie techniki. Cześć, że wygraliśmy. Jezu, yes. No, ale ja w 20% wykorzystałem maszynę. Czaiłem się, chciałem rozszyfrować, a bo mnie wystarczyło... Tak i tak i można lepiej. Dobra, i teraz... Ja z tym kartonem do dzisiaj nie wiem, o chłopaki, co chodzi. Zobacz, ale wiem, że... Zobacz, ta instrukcja. Chłopaki, ja będę instrukcję. Chłopaki, czy mogę udowodnić waszą ignorancję? Ja wiem, że nasz fani składają z tymi kartonikami, a że to może być nawet wolniejsze. Zobacz, ignorancję. Mamy sklep stacjonarny w Warszawie. No i co? Wchodzi klient do sklepu stacjonarnego i oczywiście wasza wersja, patrzcie, ja też mam tą wersję, bo klient internetowy widzi. No. Zamawiam L na stronie. A wchodzi klient tak, do sklepu stacjonarnego. Dzień dobry. Dzień dobry. O, tutaj jest rozmiar L, okej, okay, ale tak. Ja chodzę w ST. To ja wezmę sobie tą, przymierzę, jest porządek w sklepie stacjonarnym, także mamy dwie techniki dla sklepu stacjonarnego, dla sprzedaży internetowej. No bardzo nie dobra, wiem, kto ale... będziesz punktował, ale ty musisz tak mówić, ponieważ to jest twoja drużyna, ale mówisz to w ogóle nieobiektywnie. Nie muszę. Nieobiektywnie. To jest, ale spójrz, to krzyczy do ciebie, to samo przemawia. Patrz, ta koszulka, zobacz, nawet nie jak ona jest złożona, ona ci to komunikuje nie w sposób, jak jest złożona. Zobacz, a właśnie, jak fajnie. Okej, okay, masz zadanie, musisz ocenić, które koszulki są złożone dobrze i ile ich jest po dwóch stronach. My się wymieszaliśmy, więc to nie jest drużyna. One jak coś już są złożone. Do weryfikacji idzie, tak? Powiedz, które z nich są według ciebie złożone i która, ile punktów jest po lewej stronie, ile po prawej. Żeby mam zaczynać, tak? Tak, ty możesz, no. To wszystko się nie nadaje. Tak sobie na szybkości przejrzę. A się śmiejemy, a tu żadna w ogóle. To też nie nadaje. O, tutaj jest tak. No, przecież. Prawda, nie widać rozmiaru. To się nadaje lepiej niż ta kubka, ale też nie nadaje. Pierwszy, bo to już na pierwszy rzut oka bilet. O, tutaj o. Coś się pojawia, jakiś tam zarys. Coś nieregularny ten zarys. Coś nieregularny, no. O, kurde, mamy kolejną. Dobrze, dwa punkty do tej pory, o, trzy punkty. Dobra, to chyba będzie zwycięska partia. No, to wiadomo. Czyli łącznie... To wiadomo. Okay. Jeszcze myślę, zanim wynik. Pięć punktów dla lewej strony. Kurwa, a Marcin, jak to oceniłeś? Wygraliśmy w kół. Czyli żyjemy w czasach, gdzie chwalimy przypadek. Nienawidzę przegrywać. Ale możesz nam pokazać, jak powinna wyglądać poprawnie złożona koszulka? Tak to? W tym wypadku? Potrzebujesz? Nie. To tylko dla... No i jakby... Tak. Marty chyba już wiem, co... z zazdrości mi nie przyznał punktu, bo moje były właśnie identyczne, może być już lepiej, takie mam wrażenie. No, Saker składał z myślą o klientach. O, a, zobaczcie. I tak, tak położona koszulka ma rozmiar. Do tego mówię, ale już kojarzę. I nie jest, nie zabiera miejsca tyle, tak? Dokładnie. Jak tamte. Tak, bo to chodzi o to jakby, no w oryginale są tak, w taki kwadracik złożone i to jakby pierwotna wersja to tak powinno wyglądać, no a że tutaj... Czyli wiesz, że robot... Nie starczyłoby koszulki, żeby to wsadzić, choinki, żeby złożyć, wsadzić w nią koszulkę, nie? Robór generalnie wszystkie miał te dobre. Ja miał dobre, tylko takie mamy... Niby dobre. No tak, panowie, gratulacje. Powiedzmy, że... Nie ma się co starać, jak widać. Dodatkowe saker starania nie są nagradzane, ale ja się cieszę, że pomyślałeś o klientach sklepu stacjonarnego. Ja chciałem cofnąć wszystkie moje uszczypliwości i po prostu podniecam się. Wiesz, że są rozmiary widoczne. Ale spróbuję nie. Uwaga! Saker z myślą, tak właśnie on jest. Robót coś tam rzeźbić. Ta maszyna, wiesz. Maszyna nie zastąpi człowieka, nigdy. Chuja. To co, dziękujemy Madi za ekspertyzę. Dziękujemy. Dziękuję. A na Instagramie Warszawski Koks będziemy musieli z Sakerem wrzucić jakieś nasze kompromitujące zdjęcia. Może nie do końca kompromitujące. Może jakieś wspólne mamy. No, coś tam się zdarza. Ale my musimy wymyśleć te zdjęcie, żeby nie było za łatwo. Także już teraz na dole, jak tutaj będziecie, to jest to zdjęcie. To znaczy, bo ja mam jeden pomysł.
zostawcie jeszcze subskrypcję i zostawcie jeszcze komentarz, żebyśmy byli uśmiechnięci i zadowoleni z tego materiału. Możecie komentować, jakie challenge między nami widzicie w kolejnych odcinkach. Git. O, łapka dla Matiego.